rozpoczęliśmy w tym roku współpracę właśnie z Hydro Energy Track, drużyną Ekstraklasy, i w ramach tej współpracy postanowiliśmy wspólnie pokazać i popromować trochę koszykówki, która zdawałoby się, że zostaje takim sportem trochę zapomnianym, a tu niespodzianka, bo parę dni temu polska reprezentacja wygrała awans olimpijski, co nas bardzo ucieszyło, właśnie w tym wydaniu 3x3. No i to jest takie pokłosie tak naprawdę tej współpracy. Myślę, że taki fajny początek przygody z koszykówką dla młodzieży w gminie Skaryszew. Większa dynamika niż na boisku wymiarowym. Gra się tutaj 3x3 i tak naprawdę po straconym koszu od razu się broni ludzi, którzy chcą wyjść za 3 punkty. I naprawdę intensywność jest bardzo duża. Nie musi być całego boiska, tak jak widać tutaj. Boisko jest rozkładane, więc tylko kawałek równego placu, chęci organizatorów i można bardzo fajnie zorganizować turniej, tak jak tutaj widzimy, z różnymi atrakcjami dodatkowymi. Zawodowi koszykarze ruszają w teren, mogą się tu doskonale przygotować pomiędzy sezonami. Jest to koszykówka bardzo szybka, bardzo fizyczna i naprawdę to przygotowanie motoryczne do sezonu jest o wiele lepsze później. Przypatrujemy się tu młodym adeptom koszykówki, świetnie się bawili, bardzo rywalizacja była na wysokim poziomie, także myślę, że może jakieś perełki wyłowimy z tych turniejów. MVP za najlepszego zawodnika turnieju. Dosyć często na treningi chodzę i gram z kolegami na boisku, czasami po szkole. Ja mam puchar za zajęcie pierwszego miejsca w turnieju w Skarszew 3x3, School Basket Cup. No, na treningi jeżdżę też. No, tam czasami też pojdę na boisko zagrać z kolegami. To bardzo nas motywuje. Myślę, że z kolegami coraz częściej będziemy wychodzić teraz na boisko i grać, bo też niedługo będziemy jechać na kolejny turniej. No i miejmy nadzieję, że też wygramy. W dzisiejszych zawodach zajęliśmy pierwsze miejsce, z czego się bardzo cieszymy. Wygraliśmy awans do kolejnego finału w Radomiu, a także wygraliśmy nagrodę dla szkoły 1500 zł. Te pieniądze są przede wszystkim przeznaczone dla szkół. Ta młodzież wygrała sobie dzisiaj tak naprawdę nowe piłki, dodatkowe piłki, siatki, które będzie mogła szkoła zakupić po to, żeby oni mogli swoje pasje realizować. Jest to dla dzieci, dla dorosłych. Mówię, bardzo fajna imprezka. Po tym nauczaniu zdalnym dzieci chociaż wyjdą, trochę pobawią się, tak? A nie tylko dom i zero zajęcia. To trochę ruchu, prawda? My też wszyscy czekamy, żeby to wszystko grać, żeby to wszystko ruszyło. Rok byliśmy trzymani, hamowani, teraz chłopaki się rwią, młodzież się rwie, ta młodzież nareszcie znowu wraca do sportu. Miło można spędzić czas z rodziną. Po tak długim zamknięciu jest to coś takiego, no naprawdę, no dobre i wyczekiwane.